Ta teczka to dowód na przyznanie ogromnych unijnych pieniędzy na rozwój województwa śląskiego. Łącznie będzie to ponad 5 miliardów euro. Dzisiaj marszałek województwa otrzymał do rąk własnych decyzję o przyjęciu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wczoraj o tych samych pieniądzach mówił w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki. Kto przede wszystkim wynegocjował rekordowe środki dla regionalnych programów europejskich, regionalnych programów operacyjnych? Prawo i Sprawiedliwość. Kto wynegocjował Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego lwia część przypada tutaj na Śląsk? Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze nie tak dawno razem rząd i samorząd województwa śląskiego. Dla mnie to są dwa płuca tego samego organizmu. Władza samorządowa i władza rządowa. Dziś o unijnym wsparciu mówią już osobno i każdy czuje się ojcem tego sukcesu. Może rząd wywalczył środki, ale zdaniem marszałka kluczową rolę odegrał samorząd. Teraz samorządowcy oczekują, że w Warszawie zapadną decyzje, które szybko umożliwią skorzystanie z unijnych miliardów. Kolejny spór z dużym, można powiedzieć, ciałem politycznym nie jest do niczego potrzebny. Nam potrzeba środków unijnych na rozwój regionu, na rozwój Polski. Te środki są, pan premier Morawiecki je wywalczył, negocjując z Brukselą, ale z drugiej strony my chcemy ich implementacji na poziomie regionalnym. Myśmy się tego przygotowali bardzo dobrze i my nie odpowiadamy za politykę krajową, to jest kompetencja rządowa. A dlaczego przez tą politykę krajową ma cierpieć region, że te środki mają być później uruchomione? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość, gdzie tutaj logika? Wracając do pieniędzy, niektórzy powątpiewali, czy w końcu Polska je dostanie. Jednak teraz wydaje się, że wszystko jest już jasne i trzeba te pieniądze dobrze wykorzystać. Zwłaszcza część przeznaczoną na transformację regionu. Z punktu widzenia miast jest to proces kluczowy, bo odbywa się na wielu poziomach. Ten gospodarczy być może najbardziej widoczny, ale też jest ten poziom społeczny. To znaczy zachowanie spokoju społecznego, zachowanie choćby wskaźników demograficznych, no i atrakcyjności naszego województwa. Ponad 2 miliardy euro na transformację to wielka szansa, ale potrzeby są jeszcze większe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obliczył, że transformacja naszego regionu trwająca do roku 2050 kosztować ma 200 miliardów złotych. Także gdybyśmy to tak na lata rozbili, to tych pieniędzy jeszcze znacząco brakuje. Oczywiście nie chcę tego kontestować, bo to dobrze, że one są. Tylko najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby one najzwyczajniej w świecie nie były marnowane na pierdoły. Sukces jest jeden, ale ojców ma wielu. Pytanie, czy i kiedy oni wszyscy będą w stanie dogadać się tak, żeby inwestycje z unijnym dofinansowaniem mogły być jak najszybciej realizowane.